Kolejwizja, Herman Schmittender, serdecznie witam. Pod koniec ubiegłego kwietnia w Wolsztynie odbyła się 23. edycja Parady Parowozów. Organizatorami było PKP CARGO, Wolsztyński Dom Kultury oraz Urząd Miejski w Wolsztynie. Po nieco skąpej ubiegłorocznej edycji, tym razem ta kultowa impreza kolejowa błyszczała szczególnie obfitym programem. Nasza redakcja pojawiła się w Wolsztynie już w przeddzień, żeby pokazać od kuchni przygotowania do tej czołowej kolejowej imprezy naszego kraju i śledzić, na czym polega ten specyficzny urok wolsztyńskich parowozowni. Serdecznie zapraszam. Kolej dotarła do Wolsztyna w 1884 roku, kiedy powstało kolejowe połączenie Wolsztyn-Zbąszyń, po niemiecku Wolstein-Bentzen. W tamtym okresie region ten znajdował się pod panowaniem pruskim. Rozwój gospodarczy oraz prawne możliwości pozwoliły na budowę nie tylko głównych szlaków, ale również linii drugorzędnych. 2 lata później linia ze Zbąszynia została wydłużona z Wolsztyna do Leszna. W roku 1898 Wolsztyn połączono z Grodziskiem, skąd istniało połączenie kolejowe przez Opalenicę do Poznania. W tym samym roku oddano do użytku linię Wolsztyn-Sulechów. W 1905 roku rozpoczęła się budowa połączenia z Nową Solą i dalej z Żaganiem. Tak intensywny jak na rolniczy region rozwój sieci kolejowej doprowadził do powstania w centralnym jego punkcie infrastruktury służącej do obsługi, garażowania i utrzymywania kursujących tu parowozów. Dzięki temu w 1907 roku wybudowano parowozownię w Wolsztynie. Pierwotnie w hali mogły stacjonować zaledwie 4 parowozy, ale 2 lata później obiekt powiększono o kolejne 4 dłuższe stanowiska. W takiej postaci budynek przetrwał do dziś. Podstawowym elementem parowozowni jest obrotnica, z której parowozy są kierowane na poszczególne stanowiska. Pierwotna obrotnica miała średnicę zaledwie nieco ponad 16 metrów. W 1949 roku wymieniono ją na dłuższą, pochodzącą z Kozuchowa, o średnicy 20 metrów. Dopiero w lipcu 2002 roku wydłużono ją o kolejne pół metra. Na początku lat 90. ubiegłego wieku na PKP zakończyła się era parowozów. Z jednym wyjątkiem. W Wolsztynie wszystko pozostało jak za dawnych czasów. Zdecydowano się utrzymać w parowozowni obsługę kopcących kolosów. Z wolsztyńskiej parowozowni, jedynej takiej placówki w Europie, na planową służbę nadal codziennie ruszają parowozy. Parowozownia w Wolsztynie świetnie nadaje się do pełnienia funkcji czynnego skansenu. Turyści oraz miłośnicy kolejnictwa mogą tu wejść bezpośrednio z ulicy. Teren nie jest aż tak duży, żeby zwiedzający mógł się pogubić. A potrzebne do odpraw pociągów przetoki lokomotyw można obserwować już z dworca lub też zza szlabanu usytuowanego tuż przy parowozowni. Nie trudno wyobrazić sobie, że utrzymanie takiej placówki generuje sporo kosztów, za co należy się szacunek i podziękowanie. Obecnym właścicielem i zarządcą parowozowni jest spółka PKP Cargo. Jak co roku kulminacja przygotowań tradycyjnej już imprezy w Wolsztynie przypadła w przeddzień Parady Parowozów. Handlowcy ustawiali swoje stragany i punkty gastronomiczne. Pracownicy parowozowni czyścili na błysk parowozy wystawione poza terenem. Na terenie lokomotywowni pojawiły się ekipy z profesjonalnym oświetleniem oraz nagłośnieniem potrzebnym na tego typu imprezach. Nawęglowane zostały gościnne parowozy z Czech. 534 0432 z Muzeum Czeskich Kolei w Ołomuńcu oraz 423 0145 z Muzeum Kolejowego w Jaromierzu. Parowóz wymieniony jako pierwszy powstał w 1937 roku w praskiej fabryce Czesko-Morawska Kolben Daniek, w skrócie CkD. Drugi w 1947 roku tej samej wytwórni. Z niemieckich miast Kotbus oraz Nossen w Wolsztynie gościły aż 3 parowozy. 52, 80, 79 powstał w 1943 roku w Elblągu jako parowóz wojenny, w Polsce znany jako seria TY-2. Natomiast parowozy o numerach 35, 10, 19 oraz 18, 201 są enerdowskimi konstrukcjami powojennymi. Miłym gestem było odstąpienie żelaznym gościom na czas imprezy miejsc w hali parowozowej. Część parowozów należąca do gospodarzy została poza halą, na terenie parowozowni. Tam we własnych wagonach nocowały także polskie, czeskie i niemieckie ekipy obsługujące przybyłe gościnnie parowozy. Niewątpliwie szczególną atrakcją tegorocznej parady był parowóz Pt47 o numerze 65. Niecierpliwie wielu miłośników kolejnictwa czekało na ponowne wystąpienie tej potężnej maszyny po latach nieobecności. Powodem była potrzebna rewizja główna, którą dokonał skansen zabytkowego taboru PKP Cargo w Chabówce, a kocił naprawił Pilski Warsztat Interlok. Powrót parowozu Pt47-65 do Wolsztyna wyglądał imponująco. Wraz z nim w jadący skład włączone były inne gościnne parowozy z Chabówki OKZ-32-2 oraz TKT-48-191. Nieobecność parowozu Pt47 była dłuższa niż zamierzano, bowiem w trakcie naprawy głównej należało wymienić na nowe wiele elementów, na przykład przy kotle. W firmie znajduje się kocioł do parowozu Pt47 numer 65, jest to naprawa główna z wykonaniem nowej skrzyni ogniowej. Teraz mamy dwa najcięższe i najbardziej pracochłonne etapy za sobą. Jeden to jest właśnie wykonanie skrzyni ogniowej, tu ją widzimy, już jest ukształtowana, oraz wykonania ściany podgardranej. Być może ktoś patrząc z zewnątrz, nie będąc do końca specjalistą technicznym, może powiedzieć, że tu nic wielkiego nie ma, ale tu widzimy tak zwaną ścianę podgardlaną od stojaka, element bardzo trudny technicznie do wykonania. Oczywiście można go wykonać bardzo prosto, z 10 na przykład kawałków spawać fragmentami, ale to wszystko tyle spoin, po prostu jest technicznie bardzo źle wpływa na pracę tego elementu. Natomiast nam udało się ten cały element wykonać z jednego kawałka blachy. Jest to bardzo pracochłonne i trudne technicznie. Jesteśmy, można powiedzieć, szczęśliwi, że zaryzykowaliśmy i udało nam się to zrobić. Pasuje idealnie. Jest tylko w zasadzie jedna spoina, która idzie łącząca ten element. Tutaj już nie, z jednego nie można było wykonać. Kiedyś takie elementy były robione z wytłoczek przez specjalistyczny zakład. Dzisiaj nie ma ani kopyt, więc trzeba to robić ręcznie lub też z kawałków. Natomiast kawałki powodują obniżenie nie tylko jakości, ale też trwałości elementu, dlatego to, że nam się udało, uważamy za duży sukces, tym bardziej, że idealnie pasuje. Na razie on jest zamocowany wstępnie śrubami, jak widzimy, ale to już jest tylko kwestia zanitowania, ale już żadnych problemów nie będzie. Nitowanie kotła parowego to kolejna tradycyjna czynność, którą poza warsztatem w Pile mało kto w Europie jeszcze potrafi wykonać. Następnym etapem jest włożenie skrzyni ogniowej, którą tu widzimy, do stojaka, odwzorowanie ze spórek. Ponieważ ta skrzynia już była, ona jest formalnie pasuje do stojaka, nie ma tylko jeszcze tak zwanej siatki na wykonanie ze spórek. Znajdzie się po raz drugi w stojaku, dokonamy odzorowania ze spórek, nawiercenia i już później jest montaż końcowy skrzyni w środku, rury. Pilski zakład zbudował też nowy przegrzewacz, naprawił część armatury kotła. Pomógł kolegom w Chabówce wstawić naprawiony kocioł na przygotowaną tam ramę. kompleksowa naprawa podwozia, hamulca, odnowa elektryki oraz kabiny maszynisty. To m.in. prace wykonane przez ekipę placówki PKP Cargo w Chabówce. Oczywiście w Chabówce parowóz został też odmalowany. To solidnie wykonane prace, które pozwolą lokomotywie prowadzić pociągi po polskich szlakach kolejowych przez kolejne długie lata. Po powrocie do Wolsztyna parowóz Pt47 był, obrazowo mówiąc, głodny. Nabrał więc węgla i wody. Wyprodukowana w 1949 roku w Chrzanowie, Pt47 to potężna i zarazem elegancka maszyna. Dobrze, że wróciła do Wolsztyna. Parowe festyn w Wolsztynie wzbogaciły liczne specjalne jazdy pociągów w okolicy tego miasta. Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni zaprosiło nas na wyprawę historycznym wagonem motorowym serii SN61. Na co dzień wagon motorowy stacjonuje w Chabówce, skąd przybył na gościnne występy do Wolsztyna. Wagon serii SN61 o numerze 168 został wyprodukowany w 1971 roku w węgierskim zakładzie Ganz Mafak. Od razu widać, że jak na tamte lata to bardzo komfortowy pojazd. Wagon motorowy jest w pełni sprawny, szlak wolny, a więc odjazd. Jako towarzystwo działamy na tej linii już od kilku lat. No i te nasze wieloletnie działania zaowocowały tym, że w dniu dzisiejszym na ocalałym fragmencie, lekko ponad 10-kilometrowym, mógł pojawić się pociąg. Pierwszy pociąg od dokładnie 9 lat, ponieważ 9 lat temu tą linią właśnie ostatni raz przejechał pojazd właśnie tego typu. Leżący z prawej strony tor odbija w kierunku Rakoniewic i dalej do Lubonia koło Poznania. Tor po lewej stronie prowadzi do Leszna. Natomiast nasz pojazd jedzie po torze, który kiedyś prowadził do Nowej Soli i Żagania. Niestety planowy ruch na tej linii zakończył się w 1994 roku. Jedziemy na trasie z Wolsztyna przez Stary Widzim i Kębłowo do kilometra 10-300. Czyli to jest takie miejsce w środku lasu pomiędzy Kębłowem a Świętnem, gdzie kończą się w tej chwili tory. Niestety dalej kawałek jest rozkradziony, w tej chwili nie ma możliwości przejazdu. Linia Wolsztyn-Żagań w węźle wolsztyńskim powstała jako ostatnia. W 1905 roku oddano odcinek do Konotopu, a w 1908 pozostałe odcinki. W miejscowości Stany powstał imponujący 17-przęsłowy most na Odrze. W 1915 roku zbudowano linię z Konotopa do Sulechowa. Obecnie obydwa szlaki są już na pewnych odcinkach nieprzejezdne. Do Konotopu W latach 2004-2005 jeździły jeszcze pociągi turystyczne, ale potem tory zostały częściowo zlikwidowane. Politycy, samorządowcy bardzo tutaj nas wspierają od samego początku. I Urząd Miejski, i starostwo kibicują. Wiadomo, każdy ma ograniczone środki, każdy te środki jakoś tam liczy. Są różne inne ważne cele, są szkoły, szpitale, drogi. Tak jest. Weźmy gościa. Jeszcze mamy jeden na taką, powiedzmy, zabawę, turystykę, która nie jest niezbędna lokalnym tutaj mieszkańcom do życia. Te pieniądze gdzieś tam zawsze w którejś tam kolejności dopiero się znajdują, ale współpraca układa się dobrze z samorządami i mamy nadzieję, że zaowocuje rozwojem się tego produktu, załataniem tego ubytku, który mamy dalej i w perspektywie dalszej dojechanie do Świętna, może do Rudna, do następnych miejscowości fajnych, turystycznych właśnie na terenie gminy Wolsztyn. Teraz odbijemy w prawo, tam gdzie od dawna nie pojawił się żaden pociąg z pasażerami. Z tego powodu przed udzieleniem zgody na ten specjalny przejazd odcinek został dokładnie zbadany. Na wszelki wypadek dozwolona prędkość została ograniczona do 40 km na godzinę, chociaż pojazd ma dopuszczenie na jazdę do 100 km na godzinę. Dzisiaj jedziemy wagonem motorowym, mamy kabinę z obu stron, tak żeby można było bez problemu do samego końca dojechać i potem jechać sobie w przeciwnym kierunku. Gdyby był pociąg z parowozem i gdybyśmy mieli taką możliwość, dojechalibyśmy do Świętna, tam można by było zrobić oblot składu i normalnie wrócić po bożemu, że tak powiem, tradycyjnym pociągiem. Jedziemy istnie spacerową prędkością. I dobrze, bo dla niektórych zwierząt ponowne pojawienie się po tylu latach pociągu jest niezłym przeżyciem. Wyrósł jak z podgrzebi. Strasznie mnie to nigdy zjedzie i teraz jedzie, bo... Ale zagubiony ma chcielibyśmy, żeby było to nawet takie, powiedzmy, regularne. To też, wiadomo, odstrasza złomiarzy, złodziei, którzy chcieliby gdzieś tam do elementów infrastruktury tutaj będących na tej linii się, powiedzmy, przykolegować. Towarzystwo powstało w 2007 roku, czyli w przyszłym roku mamy 10-lecie istnienia. Mamy 20 kilka osób wśród naszych członków. Są też osoby z zagranicy, także zapraszamy wszystkich chętnych, którym leży na sercu los i starej kolei tutaj w zachodniej Wielkopolsce, starych, fajnych, historycznych linii kolejowych. 20 parę osób, wiadomo, działa tak na co dzień troszeczkę mniej, ale mamy naprawdę osoby bardzo różnorodnych zainteresowaniach, nawet tutaj w tej branży kolejowej. Są specjaliści właśnie, którzy specjalizują się typowo w sprawach drogowych, są taborowcy, miłośnicy fotografii, także uzupełniamy się nawzajem, tworzymy właśnie taką fajną, zgraną paczkę, która jest w stanie zrobić naprawdę dużo. Proszę spojrzeć przez okno na chłopaka skaczącego ze słupa energetycznego. Dla kolejowego fotografa nie ma rzeczy niemożliwych. Jednostka motorowa zatrzymała się w środku lasu na końcu przejezdnego obecnie szlaku, przy nieco ponad 10. kilometrze. Po krótkiej przerwie na zrobienie pamiątkowych zdjęć pojazd cofnął się do pobliskiej stacji Kębłowo. Tam prezes Wolsztyńskiego Towarzystwa podziękował uczestnikom wyprawy za wsparcie podczas przywrócenia tego szlaku do życia. Miłą niespodzianką było wystąpienie wieloletniego administratora najważniejszego portalu internetowego o wolsztyńskiej parowozowni, obecnie burmistrza Wolsztyna. Dziękujemy za pomyślność tej linii i wszystkich dobrych ludzi, którzy wokół niej się kręcą. Na jej rzecz działają. Na zdrowie i wielkie podziękowania dla wszystkich członków Towarzystwa Przyjaciół Polskiej Parowozowni, bo bez ich zaangażowania dzisiaj byśmy się tutaj nie spotkali. Budynek dworcowy Kębłowo został wpisany w rejestr zabytków. Wieloletni animator wolsztyńskiej parowozowni, Dariusz Gulowaty, urządził tu prywatne Muzeum Kolejnictwa. Zbiór świadków bogatej kolejowej historii tego regionu uczestnicy wyprawy przyjęli z uznaniem. Ale cóż, trzeba było wracać do Wolsztyna. W latach 1960-1975 na Węgrzech dla PKP powstało 250 egzemplarzy wagonów silnikowych serii SN61. Zamontowany silnik o mocy 500 koni mechanicznych oraz duży zbiornik paliwa pozwoliły tym dwukierunkowym pojazdom obsługiwać relacje podmiejskie oraz szybkie ekspresowe. Możliwe było połączenie do 3 takich wagonów do zespołowej pracy, przy czym każdy z nich mógł ciągnąć do 3 wagonów osobowych. Sam wagon jest ogrzewany przy pomocy cieczy z układu chłodzenia silnika, a doczepione wagony osobowe z kotła typu Clayton, zainstalowanego w przedziale grzewczym. Już w latach 1959-1960 PKP zaplanowały pozyskanie 25 krajowych szynobusów z poznańskiej fabryki Cegielskiego. Pojazdy te były zaszeregowane jako seria SN81. Ponieważ import przekładni za zachodniej waluty został wstrzymany, wyprodukowano w sumie tylko 13 sztuk takich nowoczesnych pojazdów. Jeden z nich o numerze 12 nadal znajduje się w swoim dawnym miejscu pracy w Lesznie. Produkcję podobnych alternatywnych konstrukcji Centralnego Biura Projektowego CBK w Poznaniu wstrzymano. Zamiast korzystać z lekkich wagonów spalinowych, wprowadzono nawet na drugorzędnych liniach ciężkie drogie w utrzymywaniu lokomotywy spalinowe. Taki krok na pewno przeforsował w przeszłości zamknięcie wielu drugorzędnych linii. Nie sposób zapomnieć o tym, zwiedzając piękne okolice Wolsztyna tym zabytkowym wagonem. W Polsce z powodu wysokich kosztów czynne parowozy przeważnie są utrzymywane przez zawodowe firmy przewozowe bądź też samorządy. Jednym z wyjątków jest parowóz serii TY-42, który przyjechał do Wolsztyna ze swojej macierzystej bazy w Pyskowicach. Parowóz serii TY-42 o numerze 24 został wyprodukowany w 1945 roku w fabryce w Chrzanowie. Jego opiekunem jest Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów Pyskowice. Maszyna jest utrzymana w idealnym stanie. Drugą taką prywatną inicjatywą jest działalność Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku w Jaworzynie Śląskiej, które na wolsztyńską imprezę oddelegowało swój czynny parowóz TKT-48-18. Trzecim pozytywnym przykładem jest opieka Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu nad przemysłowym parowozem TKH 05353. Inna nazwa tych parowozów to Ferrum 47. Parowóz ten należy do przewoźnika DB Schenken Rail Polska, ale jest utrzymywany przez prywatnych entuzjastów. Dobrze, że podobnie jak za granicą, również w Polsce prywatnym inicjatywom los buchających zabytków techniki nie jest obojętny. Szczególną wieczorną atrakcją było tradycyjne już widowisko światło, para, dźwięk. Niewykluczone, że w parowozowni niebawem noc stanie się dniem. Inaczej mówiąc, znajdzie się rozwiązanie dla organizacyjnych trudności ostatnich lat. Na paradzie parowozów prezes PKP Cargo Maciej Libiszewski poinformował o utworzeniu instytucji kultury pod nazwą Parowozownia Wolsztyn. Wicemarszałek Wielkopolski Wojciech Jankowiak zadeklarował gotowość do złożenia zamówień na rozkładowe pociągi z parowozami na poziomie 2,5 do 3 milionów złotych rocznie. Kolejne środki mają pochodzić od prywatnych sponsorów, może również z Unii Europejskiej. O realizacji tych planów będziemy informować w następnych odcinkach naszego programu. To jest wszystko w naszym magazynie. Do następnego razu. Do widzenia.